Dzień dobry, proszę odpowiedź. D3. Bardzo dobrze. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, słucham panią. Poproszę o odpowiedź. Halo? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. B4, proszę panią. No to sprawdźmy. Bardzo dobrze mówi reżyser i bardzo panu gratuluję. 25 zł wędruje do pana. No i lecimy dalej, kochani, nie traćmy czasu. Ja wam jeszcze szybciutko dla formalności przypomnę zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole numer ekranu. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer, a szczegóły znajdziesz na www.łowcynagród.com.
No dobrze, kochani, skoro zasady za nami, no i dwie zagadki już zostały rozwiązane, to czekam teraz na mojego trzeciego zwycięzcę. Dzisiaj idziecie dosłownie jak burza i mam nadzieję, że zaraz ta zagadka również z ekranu zniknie i będę mogła kolejnej osobie zapłacić 25 zł. Cały czas czekam, przyjrzyjcie się bardzo uważnie, może za chwilkę uda Wam się również ten obrazek znaleźć. Tak jak Pan przed chwilką, musicie podać mi współrzędne tego jednego obrazka innego od pozostałych. Jeden obrazek jest inny, ale może Wam się wydawać, i wcale nie będę się dziwić, jeżeli będzie Wam się wydawać, że wszystkie obrazki są dokładnie takie same. Natomiast z jednym z obrazków nasz grafik coś zrobił, jakoś go pozmieniał, no i Wasze zadanie to właśnie podanie mi współrzędnych tego obrazka, tak jak przed chwilką, literki i cyfry. Jeżeli współrzędne będą prawidłowe i będą wskazywać na ten jeden obrazek, który rzeczywiście jest inny, to do kogoś z Was powędruje 25 zł. Nie mogę się doczekać, aby kogoś z Was usłyszeć. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś jeszcze program ogląda i czy ktoś jeszcze do naszej zabawy dołączy. 704 304 304 to numer telefonu, który szybciutko należy wybrać, aby wygrać do wygrania 25 zł. No i zapraszam, jeżeli masz pomysł, nie trać czasu, szybciutko wybierz numer i tak jak dwie osoby przed chwilką, zabierz pieniądze. 25 zł dla kogoś z Was. No, kto szybciutko wybierze numer, kto do mnie szybciutko się zgłosi, kochani, A, B, C, D lub E i od 1 do 5. Bardzo proszę, wykorzystajcie to, że no, to jest jeszcze jedna z łatwiejszych zagadek w dzisiejszym programie. Jeżeli czekacie na coś trudniejszego, to będzie oczywiście szansa na rozwiązanie trudniejszych zagadek, takich zagadek, które będą pewnie dla większości z Was po prostu wyzwaniem, bo to nie będą zagadki, które każdy będzie w stanie rozwiązać. Będą też większe pieniądze. Zaczęliśmy troszkę inaczej, nietypowo, żebyście się nie nudzili. Chcieliśmy sprawdzić, czy Wam przypadkiem tutaj nie przeszkadzam i jak sobie radzicie z zagadkami. No i wydaje mi się, panie reżyserze, biorąc pod uwagę czas, w jakim widzowie zagadki rozwiązali, że może rzeczywiście z ekranu zniknąć powinnam. Może powiększmy tę zagadkę, nie wiem, czy reżyser się zgodzi, bo teraz pewnie sprawdza, jak to działa w drugą stronę. Kochani, w każdym razie, jeżeli chcecie wygrać, zgłoście się po 25 zł, ale najpierw oczywiście musicie mi udzielić prawidłowej odpowiedzi, który z tych obrazków różni się od pozostałych. Literka, cyfra, jeżeli współrzędne będą się zgadzać, to 25 zł do Was powędruje. Kto jeszcze jest przed telewizorem i kto jeszcze tutaj szybciutko do nas do studia trafi? 25 zł do zabrania. A, B, C, D lub E i od 1 do 5. Szybciutko podajesz mi odpowiedź, no i mam nadzieję, że to będzie odpowiedź prawidłowa i ktoś z Was zabierze pieniądze. No, kochani, kto do mnie szybciutko trafi? Czy jest ktoś przygotowany? Jeden obrazek. No, panie reżyserze, wydaje mi się, że ten czas na szukanie jednak to był bardzo dobry pomysł. Może znów dajmy widzom czas na szukanie i może teraz ktoś do nas do studia padnie. 3 minutki dostaliśmy od reżysera, to jest czas na szukanie obrazka. Teraz może szybciutko się przyjrzyjcie, porównajcie każdy z obrazków, zastanówcie się, na czym może ta różnica polegać i dopiero jeżeli będziecie przygotowani, dopiero będziecie mieć przygotowaną odpowiedź, czyli współrzędne tego obrazka, to szybciutko wybierzcie numer, zgłoście się do mnie po 25 zł. 704 304 304, no i nie mogę się doczekać, żeby kogoś z Was usłyszeć. 2 minutki i 30 kilka sekund. Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która już wie, już skojarzyła, który to obrazek, to niech błyskawicznie wybierze numer, szybciutko się zgłosi i zabierze 25 zł. 2 minutki 25 sekund do końca. Kochani, czas na szukanie obrazka, to jest ten czas, czas dla Was. Także na razie skupcie się, podejdźcie bliżej do telewizora i zaraz razem z Wami wybiorę numer. Mam nadzieję, że mojego zwycięzcę usłyszę. No, kto ogląda program? Może jest już ktoś przygotowany? 2 minuty. Minuta 50. No, kochani, szybciutko, 25 zł dla jednej osoby. Jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, serdecznie zapraszam, nie traćcie czasu, błyskawicznie wybierzcie
numer i podajcie mi prawidłową odpowiedź. No właśnie, ja was chyba troszeczkę za bardzo rozpraszam. Przyglądajcie się, a jeżeli już znacie odpowiedź, no to czekam na mojego zwycięzcę. Która z tych papug różni się od pozostałych? Kochani, plus jest taki, że tych obrazków nie ma bardzo dużo, że te obrazki nie ruszają się, bo uwierzcie mi, że może być dużo gorzej i czasem, wbrew pozorom, trudniej rozwiązuje się zagadki, które są na przykład czarno-białe, dosłownie, niż te kolorowe. To jest zagadka, która naprawdę jest do rozwiązania. Ja wierzę, że zaraz mojego zwycięzcę usłyszę. Ta różnica, co prawda, jest ukryta w taki dosyć nietypowy sposób, w takim miejscu, w którym raczej byście jej nie szukali, ale uwierzcie mi, że może być gorzej. Jeżeli ktoś z was już wie, już skojarzył, to niech nie czeka, tylko szybciutko się do mnie zgłosi. Mamy jeszcze 45 sekund, dokładnie 45 sekund. Czekam na to, aby usłyszeć mojego zwycięzcę. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, która wpadła na prawidłowe rozwiązanie, niech błyskawicznie się do mnie zgłosi, dobrze? 35 sekund. Kochani, sami widzicie, że ten czas biegnie bardzo, bardzo szybko. Także no, też trzeba mieć refleks, oprócz dobrego wzroku, aby wygrać w naszym programie. 20 sekund. I uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 704, 304, 304. I kogo z was usłyszę? No, jak wam idzie? No chyba przez te 3 minutki komuś udało się znaleźć ten jeden obrazek. Kochani, kto jest przed telewizorem? Tak jak powiedziałam, różnica ukryta jest w troszkę innym miejscu, niż byście się tego spodziewali, ale o to właśnie chodzi w tych zagadkach, żebyście też mogli wykazać się na wszystkich płaszczyznach. Jeżeli jest jedna osoba, która szybciutko tę różnicę zauważyła, niech nie czeka, tylko błyskawicznie wybierze numer 704 304 304. Już nie mogę się doczekać, aby kogoś z was usłyszeć. No, kochani, ja wiem, że jest piątek, wiem, że jutro walentynki, że część z was sobie gdzieś wyjeżdża, jest na przykład już w drodze, no ale może ktokolwiek ogląda program, może ktoś jest w domku już po pracy. I jest telefon, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. B5. No i sprawdźmy, czy to się zgadza? Tak jest, krzyczy reżyser, super ma pan wzrok, bardzo panu gratuluję, bo oprócz super wzroku ma pan jeszcze 25 zł. Bardzo się cieszę i lecimy dalej dzięki panu. Poproszę o pokazanie kolejnej zagadki na ekranie i zobaczmy, o jaką sumę teraz będziecie walczyć i jaka zagadka będzie do rozwiązania. Panie reżyserze, nie traćmy czasu, niech widzowie mogą wygrać kolejne pieniądze i co tym razem dla nas reżyser przygotował, kochani, też to jest zagadka obrazkowa, czyli zagadka no, dla wszystkich, powiedziałabym, chociaż przez to, że te kolory są takie dosyć jaskrawe, może być problem z rozwiązaniem zagadki, bo po prostu będą was boleć oczy, będzie to troszkę trudne do odszukania, odnalezienia, ale może jedna osoba zadaniu sprosta. Znów szukamy jednego obrazka, który różni się od pozostałych. Tym razem zamiast papug są rybki, same zwierzątka dzisiaj, jak widzicie, reżyser chyba chce, żebyśmy pomyśleli o wiośnie. Mnie się zwierzątka na przykład z wiosną kojarzą, bo no, zazwyczaj te ptaszki zaczynają latać, jakieś zwierzątka wychodzą z lasów, kiedy prowadzimy auta, czy jesteśmy na spacerku, można nawet jakieś zwierzaczki zobaczyć, je zauważyć. Także no, rybki niekoniecznie. Ja akurat szczęścia do rybek nie mam. I też nie mam rybek w chwili obecnej, chociaż kiedyś miałam. No ale tak dużo ich nie było i wszystkie nie były identyczne, kochani. A tutaj musicie się przyjrzeć każdej z rybek bardzo, bardzo dokładnie, bo jedna z nich w jakiś subtelny, delikatny sposób różni się od pozostałych. Ja zazwyczaj rozwiązuję tę zagadkę w ten sposób, że biorę sobie obrazek A1 i A1 porównuję do A2, później A2 do A3, ponieważ zwróćcie uwagę, kochani, że tutaj szukamy tylko jednego obrazka, który się różni, więc spokojnie możecie każdy kolejny porównywać po prostu do tego wcześniejszego. Jeżeli znajdziecie, to nie traćcie czasu, szybciutko wybierzcie numer, po
podajcie mi prawidłową odpowiedź i zabierzcie 25 zł. Znów na szczęście tych obrazków nie ma bardzo, bardzo dużo. Czasem zdarza się, że reżyser pokazuje nam 50 obrazków i one na przykład się ruszają, ale wierzę, że z tą zagadką, w związku z tym, że ona nie jest strasznie trudna, chociaż też jest wyzwaniem, panie reżyserze, bo o tyle, ile w poprzedniej zagadce było widać te różnice, nawet łatwiej było ją odszukać, kiedy byliśmy dalej od telewizora i patrzyliśmy na obrazki tak ogólnie. O tyle tutaj wszystkie te kolory tak troszkę się zlewają, ta czerwień z tym drugim kolorem, dosyć kontrastowym błękitem, no, sprawia, że nie jesteśmy w stanie się za bardzo skoncentrować. No ale trzymam za Was kciuki, kochani. Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która chciałaby wygrać 25 zł, to ja serdecznie zapraszam, nie traćcie czasu, szybciutko wybierzcie numer i zgłoście się po pieniądze. Ja dla Was oczywiście te pieniądze mam i mam dla Was też troszkę czasu na rozwiązanie tej zagadki, dlatego na razie nie pospieszam, ale z drugiej strony pamiętajcie, że w każdej chwili kogoś mogę usłyszeć, w każdej chwili ktoś do nas do studia może trafić, więc może ktoś za Was tę zagadkę rozwiązać i zabrać, w cudzysłowie, Wasze pieniądze, kochani. 25 zł możecie wygrać, ale przede wszystkim musicie być w stanie tę zagadkę rozwiązać. Jeżeli jesteś w stanie ją rozszyfrować, nie trać czasu, szybciutko się zgłoś i zabierz 25 zł. 704 304 304 to numer telefonu, który należy szybciutko wybrać, aby wygrać. I kto powalczy? Przyjrzyjcie się. A może ktoś, nie wiem, lubi rybki, po prostu lubi na nie patrzeć, ma rybki w domu czy w pracy. Czasem macie przecież rybki w pracy i nie możecie od nich oderwać wzroku i nie możecie za bardzo się skupić na tej pracy. Nie. Także no może ktoś tutaj tak się będzie mógł przez chwilkę skoncentrować i odnaleźć. Jeżeli znajdziesz, nie możesz tracić czasu, musisz szybciutko się do mnie zgłosić. Mam dla ciebie 25 zł. Ale tutaj słyszę, że panowie w reżyserce, a dzisiaj tych panów jakoś strasznie dużo w reżyserce. Jak przyjechałam, kochani, do Was, to widziałam, że jest ich bardzo dużo. Tak mnie wszyscy zaskoczyli i miło przywitali. To mówią, że właśnie z tego, co słyszę, zagadka jest rzeczywiście trudniejsza i tutaj dwóch panów zastanawia się, która z tych rybek rzeczywiście może się różnić, bo reżyser i realizacja odpowiedź dokładnie znają, bo mają ten obrazek zaznaczony, kochani. No, dla mnie to też jest zadanie na razie nie do rozwiązania, bo ja również nie widzę tego jednego obrazka, który się różni. Nie mam pojęcia, na czym ta różnica mogłaby polegać, ale plus jest taki, że nie musicie mi mówić, na czym różnica polega. Wystarczy, że podacie współrzędne tego jednego obrazka. Jeżeli współrzędne będą prawidłowe, będą się zgadzać, to zapłacę komuś z Was 25 zł. Kto spróbuje? 704 304 304 to numer telefonu, który szybciutko należy wybrać i możecie wygrać 25 zł. Szukacie? Jak Wam idzie, kochani? Czy ktokolwiek jest w stanie tę zagadkę rozwiązać? Słuchajcie, nie bójcie się tego. Podejdźcie bliżej do ekranu, podejdźcie bliżej do telewizora. Nie ma się czego wstydzić, nie ma się czego bać, a może szybciej uda Wam się tę zagadkę rozwiązać i zaraz zgłosicie się po pieniądze. Podejdźcie, poszukajcie, porównajcie wszystkie z tych obrazków, bo na każdym z obrazków może gdzieś tam być taki drobny szczegół, drobna różnica pomiędzy innymi rybkami, pomiędzy innymi obrazkami. Kochani, jeżeli wpadniecie na prawidłową odpowiedź, zabierzcie 25 zł. No, wystarczy podać mi tylko literkę i cyfrę, czyli współrzędne tego jednego obrazka, który rzeczywiście się różni. Kto spróbuje? Masz pomysł? 704 304 304. No, panie reżyserze, to chyba nie jest takie łatwe zadanie. Z tego, co widzę, to jest problem z rozwiązaniem tej zagadki, a może to moja wina, bo przed chwilką mnie nie było widocznej na ekranie i tutaj Państwo szybciutko rozwiązywali zagadki, a teraz jestem i widzę, że jest coraz większy problem. Nie wiem, drodzy Państwo, dlaczego,
ale mam nadzieję, że ktoś zaraz do mnie do studia trafi i po pieniądze się zgłosi. 25 zł mam za rozwiązanie tej zagadki. Ja wiem, że za chwilkę weekend, wiem, że dzisiaj, kochani, jest piątek, wiem, że macie różne plany na piątek, a szczególnie te plany walentynkowe mogą być nawet związane z dłuższym weekendem, więc być może część osób dzisiaj nawet nie pracuje, a druga część pewnie jeszcze jest w pracy, albo właśnie tę pracę skończyła i wraca do domu. Straszne korki, z tego co widziałam, jak do Was jechałam, no to ciężko rzeczywiście się gdzieś przemieścić, a już nie daj Boże w jakimś wielkim mieście. Strasznie mało czasu macie pewnie na to, aby rozwiązać zagadkę, jeżeli jesteście w domu i wybieracie się na jakiś weekend, gdzieś chcecie wyjechać. No na przykład dzisiaj widziałam się z koleżanką i mówiła, że właśnie dzisiaj wybiera się właśnie za granicę. Raczej nie zazdroszczę w piątek wieczorem gdzieś wyjeżdżać, szczególnie przed walentynkami. Panie reżyserze, dobrze, czy ja mogę poprosić o jakiś czas, bo ja z tego co widziałam, to tutaj ten czas widzów motywuje do zgłoszenia się po pieniądze. Reżyser znów podjął decyzję o pokazaniu 3 minut i to są 3 minutki znowu czasu na szukanie obrazka. Jeżeli chcesz wygrać, to musisz te 3 minutki wykorzystać najlepiej jak tylko można, szybciutko się do mnie zgłosić i podać mi prawidłowe rozwiązanie. Kochani, jeden obrazek, możecie strzelać, tych obrazków jest trochę, ale znowu nie ma ich 50. Także jeżeli wydaje Ci się, może nie jesteś pewny, ale wydaje Ci się, że jeden z tych obrazków rzeczywiście różni się od pozostałych, to nie czekaj, szybciutko się do mnie zgłoś i zabierz 25 zł. Kochani, wystarczy podać literkę, cyfry, jeżeli współrzędne będą się zgadzać, to ja Wam zapłacę, nie musicie nic więcej mówić. Wystarczy podać mi współrzędne, tak jak w grze w statki, 2 minutki i 20 kilka sekund. Kto spróbuje? 704, 304, 304. No szybciutko, kochani, 2 minutki i kilkanaście sekund do końca. Kto się zgłosi? Czy jest jedna osoba przed telewizorem, która chciałaby wygrać pieniądze, która chciałaby jeszcze do naszej zabawy się przyłączyć? Kochani, fajne zagadki dzisiaj. Wydaje mi się, że to są zagadki takie dla wszystkich po prostu, że każdy ma szansę na rozwiązanie tej zagadki, która jest obok mnie. Trzeba rzeczywiście się przyjrzeć, skoncentrować. Nie można za bardzo mieć wady wzroku. Jeżeli macie wadę wzroku, to lepiej znaleźć okulary, a później szybciutko znaleźć ten obrazek, bo czasem naprawdę bardzo mało tutaj reżyser mnie pospiesza. Mówi, że są kolejne zagadki przygotowane, że są to zagadki trudniejsze, a nasz program, kochani, to jest taki troszkę wyścig z czasem. Tak jak Wy teraz spieszycie się pewnie, żeby wrócić do domku jak najszybciej po pracy, tak ja muszę jak najszybciej przebrnąć do kolejnych zagadek, tak żebyście mieli szansę po prostu kolejne zagadki rozwiązać i zgłosić się po wygraną. Mam dla Was teraz 25 zł, ale może się okazać, że za minutę i 15 sekund na ekranie pojawi się inna zagadka za kilka tysięcy złotych. No, tutaj plan programu troszkę, no mamy swojego reżysera, co tutaj dużo mówić. Reżyser układa plan programu i on również decyduje o wygranych. Ja troszkę mogę mieć na to wpływ, ale również Wy musicie ze mną współpracować. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, która chciałaby się zgłosić po 25 zł w tej chwili, zapraszam, nie oznacza to wcale, że nie będziecie mogli wygrać za chwilkę na przykład kilku tysięcy. Kto się zgłosi? Czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem? Słuchajcie, 3 osoby do mnie do studia już trafiły, czekam na kolejnego gracza. Kto rozwiąże tę zagadkę? Kto lubi rybki? Kto już odszukał tę jedną rybkę, która od wszystkich pozostałych się różni? 30 sekund. Dwadzieścia. No, szybciutko. Wybieramy numer 704, 304. 304 i zgarniamy szybciutko 25 zł, dopóki jeszcze się da, dopóki jeszcze jest możliwość, możecie te pieniądze zabrać. Tylko kto jest przed telewizorem i kto do mnie do studia w tej chwili trafi? Czy jest ktoś przygotowany? Szybciutko. A, B, C, D lub E i od 1 do 5. Wystarczy, że podasz mi współrzędne tego jednego obrazka, literkę i cyfrę. Jeśli współrzędne będą się zgadzać, zabierasz pieniądze. No, szybciutko. Przejdźmy już dalej, przejdźmy do kolejnej zagadki. Jest ktoś przed telewizorem?
Dobrze. Wiem, że to często pomaga, więc razem z wami wybieram teraz numer. Jeżeli macie przygotowane telefony komórkowe, bądź po prostu macie pod ręką telefon stacjonarny, to nie czekajcie, tylko szybciutko wybierzcie. Uwaga! 704 304 304 Panie reżyserze, ja widzę, że jest problem z tą zagadką, w związku z tym poproszę bardzo o pokazanie zagadki na pełnym ekranie. Daj mi jeszcze minutkę dosłownie i wierzę, że zaraz naszego zwycięzcę usłyszę. Czy mogę cię poprosić o pokazanie zagadki w powiększeniu? No, chociaż na minutkę, tak żeby widzowie mieli czas, żeby się przyjrzeć. Jeszcze raz, dajmy ostatnią szansę, dobrze? Ja wiem, że chcesz przejść do tych zagadek trudniejszych, ale ta zagadka też musi zostać rozwiązana. Przede wszystkim dlatego, żeby widzowie mieli czas, żeby się rozgrzać, żeby skoncentrowali się i mogli poszukać. Dziękuję bardzo. Kochani, minutka dla was i uwaga, czas start. Teraz, kochani, szybciutko. No, kochani, szybciutko, bo tutaj reżyser mówi, że ta zagadka w nieskończoność na ekranie być nie może, musimy błyskawicznie ją rozwiązać. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, która już wpadła na prawidłowe rozwiązanie tej zagadki, to niech błyskawicznie się do mnie zgłosi, dobrze? Może wybierzmy razem numer telefonu do studia. Uwaga, 704 304 304. I kto tu wpadnie? Szybciutko, kochani, jest jedna osoba przed telewizorem? To musi być błyskawiczna decyzja. Jeżeli wiesz, która z tych rybek się różni, to naprawdę się pospieszcie, bo tutaj no, coraz większe emocje. Reżyser mnie pospiesza, mówi, że już musimy przyjść do zagadki kolejnej, że będą większe pieniądze i że nie możemy czasu tracić, więc kto wpadnie do nas do studia? Szybciutko? Jest telefon, halo, halo? Tak, E2 rozwiązanie. E2, sprawdźmy.
Tak jest, bardzo pani gratuluję, ale muszę pani powiedzieć, że wciąż nie wiem, na czym ta różnica polega, ale pani najważniejsze zauważyła, bardzo się cieszę i do pani oczywiście 25 zł wędruje. Kochani, lecimy dalej, może reżyser zaraz mi powie, na czym ta różnica polegała. Mam nadzieję, że wy tę różnicę widzieliście, no i teraz dzięki pani możemy do kolejnej zagadki przejść. Na czym polegała, panie reżyserze? Bo muszę ci powiedzieć, że nawet patrzyłam na tę rybkę, patrzyłam na obrazek E2 i w dalszym ciągu nie widziałam. Druga czerwona łuska była troszeczkę dłuższa. Jeżeli ktoś z was nie widział, to tylko mówię, że na tym ta różnica właśnie polegała. No i teraz dzięki pani możemy przejść do kolejnej zagadki. Wiedziałam, panie reżyserze, wiedziałam, że łatwiej na pewno nie będzie. Kochani, mówiłam, że może to być zagadka, która będzie dużo trudniejsza do rozwiązania. Przed chwilką płaciliśmy 25 zł, teraz jest chyba dwa razy więcej obrazków, więc reżyser proponuje dwa razy większe pieniądze. To jest chyba telewizor, więc musimy teraz szybciutko odszukać jeden telewizor, który rzeczywiście różni się od pozostałych. Wasze zadanie to podanie mi współrzędnych tego jednego obrazka A, B, C, D lub E i od 1 do 10 50 obrazków. 50 obrazków widzę na ekranie i tylko jeden obrazek jest inny. Pytanie, które teraz musimy wszystko bardzo dokładnie przeanalizować, odszukać ten obrazek, a później szybciutko wybrać numer. Muszę wam, kochani, powiedzieć, że wszystko się zlewa troszkę w całość, tak w jeden obrazek. No ale może jedna osoba szybciutko odszuka ten jeden obrazek, który jest inny. Czym się różni ten jeden obrazek, to nie mam pojęcia znów. To jest chyba taka zagadka jak ta poprzednia, że na pewno nie wszyscy zauważą. I nawet pewnie patrząc na ten obrazek nie będziesz pewny, czy masz przygotowane prawidłowe rozwiązanie. Kochani, dlatego też czasem warto strzelać, po prostu strzelać. Nie wiem, czy pani strzelała, wydaje mi się, że pani po prostu odpowiedź znała, bo nie. No chyba, że po prostu pani ma niesamowite szczęście. Bardzo się cieszę, że poprzednia zagadka już została rozwiązana i bardzo się cieszę, że teraz są większe pieniądze. Wyzwanie również dla was, ale mam ogromną prośbę do reżysera, abyśmy dzisiaj nie grali tych zagadek z folderu najtrudniejsze zagadki, bo ja chciałabym, żeby widzowie tutaj do mnie do studia szybciutko trafiali. Ja też weź pod uwagę fakt, że dzisiaj dużo osób przed telewizorem wcale nie ma, no bo jest weekend walentynkowy, jest piątek wieczór, więc widzowie na pewno mają swoje i troszkę inne plany na spędzanie czasu wieczorem w piątek. Dlatego bardzo cię proszę, abyś no może umożliwił widzom rozwiązanie tej zagadki, dobrze? I zagadek kolejnych, bo jeżeli zagadka będzie za trudna, to może być problem z podaniem prawidłowej odpowiedzi, ze znalezieniem obrazka. Kochani, wierzę, że ten obrazek ktoś z was znajdzie. Pani przed sekundką rozwiązała zagadkę, która dla mnie wcale nie była łatwa. I ja pani z przyjemnością za rozwiązanie kolejnej zagadki zapłacę kolejne pieniądze. Kochani, tutaj nie ma żadnych limitów, jeżeli chodzi o liczbę rozwiązanych zagadek czy wygranie pieniędzy. Możecie tutaj zgłaszać się tyle razy, ile tylko chcecie. Tyle razy, ile jesteście w stanie zagadkę rozwiązać. Ta zagadka jest również do rozwiązania. Ja trzymam za was kciuki i mam dla was kolejną wygraną. Wygraną w wysokości 50 zł, ale znów, tak jak w przypadku poprzedniej zagadki, musisz podać współrzędne tego jednego obrazka A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Jeżeli już ktoś widzi, bo może jest już taka osoba, która znalazła, to zapraszam do studia. Wystarczy, że wybierzesz numer 704-304-304, udzielisz mi prawidłowej odpowiedzi i zabierzesz, mam nadzieję, zaraz 50 zł. No, motywacja powinna być przynajmniej dwa razy taka, bo przed chwilką zgłaszaliście się, no udało nam się rozwiązać sporo zagadek, zgłaszaliście się po 25 zł, miałam kilku zwycięzców, a teraz chciałabym kolejnej osobie oddać 50 zł. Kto tu trafi? Czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem? Może jest taka osoba, która na przykład nigdy w naszym programie nie wygrała, a teraz chce podjąć wyzwanie, chce spróbować. Ja takie osoby również serdecznie zapraszam, bo trafiają do mnie zarówno osoby, które nigdy nie wygrały, takie, które wygrały raz i takie, które wygrywają dosyć często. Kochani, każdy ma równe szanse, bo ta zagadka, z tego co się orientuję, widoczna jest na ekranie po raz pierwszy. W ogóle nigdy tej zagadki nie widziałam, ja na pewno. Reżyser mówi, że też nigdy na pewno jej nie grał, więc każdy ma tak naprawdę równe szanse, każdy może spróbować po prostu ją rozwiązać i szybciutko się do nas zgłosić. A może nawet taka osoba, która nigdy nie wygrała, która nigdy nie starała się naszych zagadek rozwiązywać, będzie na wygranej pozycji, bo ma świeży wzrok, kochani, świeże oko i szuka troszkę inaczej niż osoby, które już w naszym programie wygrywały. Tutaj to może być akurat zaletą bardziej niż wadą, bo
Różnica znów jest troszkę nietypowa, ale może ktoś z Was szybciutko tę różnicę dostrzeże, a wtedy wystarczy wybrać numer telefonu do studia 704-304-304 i zgłosić się po 50 zł. Kto tu trafi? Czy ktoś już wie, czy jest jedna przygotowana osoba? Kochani, może ja też spróbuję odszukać te różnice, chociaż podczas gdy Wam mówiłam o tej zagadce, zastanawiałam się, co tutaj jest widoczne na naszym telewizorze. To też tak starałam się w międzyczasie troszkę przyjrzeć i muszę Wam powiedzieć, że jest jedno miejsce, na które cały czas patrzę i porównuję każdy obrazek i zastanawiam się, czy właśnie na tym może ta różnica polegać. No ale tak porównuję już po raz drugi, trzeci rząd właśnie w tej chwili, mówiąc do Was, i dalej nie widzę. Nie mam pojęcia, czy może o ten szczegół chodzić, może również chodzić o inny, także no, Wasze zadanie to odnalezienie tego jednego obrazka. Muszę Wam powiedzieć, że w przypadku tych obrazków, w przypadku tych zagadek nie można mieć ani za małej wyobraźni, bo możecie tego obrazka w ogóle nie zauważyć, ani zbyt dużej, bo jeżeli nie zauważycie kilka obrazków, to może być problem z wyborem, a być może różnica nie będzie się kryła na żadnym z nich. Także no, trzeba poszukać, może kogoś o pomoc poprosić, a jeżeli uda Wam się znaleźć, szybciutko do mnie zgłosić. No, myślę, że tak. Myślę, panie reżyserze, że to może pomóc. Dzisiaj w programie widzowie udowodnili, że ten czas na myślenie jakoś sprawia, że błyskawicznie znajdują prawidłowe rozwiązanie. Zróbmy też tak tym razem. Niech tradycji stanie się zadość. Dajemy czas na szukanie. Czas na myślenie, kochani, A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Wystarczy, że podasz mi jedną literkę i jedną cyfrę. Jeżeli współrzędne będą się zgadzać, zabierzesz 50 zł. 3 minutki dostaliśmy od reżysera i muszę to powiedzieć. Czas start. Zegar wystartował i znów macie czas na szukanie. Może warto podejść do ekranu, zastanowić się, czy właśnie na tym obrazku, na którym ci się wydawało, że jest coś nie tak, rzeczywiście tam jest ukryta ta różnica, bo kochani, może się tylko wydaje, może trzeba podejść bliżej do ekranu, może trzeba odejść od telewizora, ale wierzę, że zaraz tę zagadkę rozwiążecie. 50 zł dla jednej osoby. No, 2 minutki zostały nam. Czy jest jedna osoba, która jest w stanie tę zagadkę rozwiązać? Dzisiaj zagadki, ja zawsze mówię, że zagadki albo dla wszystkich, bo każdy może jakiś szczegół znaleźć, albo później, kiedy już mamy więcej obrazków do porównania, albo są to obrazki ruchome dla nikogo po prostu, bo nie sądzę, żeby już była jedna osoba, która znalazła, panie reżyserze. No, taka smutna prawda, ale wydaje mi się, że tutaj jest troszkę za dużo tych obrazków do porównania i one są wszystkie za bardzo do siebie podobne. Wątpię, żeby jedna osoba już znała prawidłową odpowiedź. Ale sprawdźmy, kochani, jeżeli jest ktoś, kto znalazł ten jeden obrazek, to ja serdecznie zapraszam. Wybierzcie numer 704-304-304. No ale z drugiej strony macie jeszcze minutkę na to, żeby się przyjrzeć, więc może warto jeszcze upewnić się, czy macie na pewno prawidłowe rozwiązanie. Minutka 20 sekund. No, do tej pory ten czas na myślenie, czas na zastanowienie się, poszukanie pomagał i mam nadzieję, że tym razem też tak będzie, panie reżyserze. Jeszcze minutka, także bardzo cię proszę, żebyś mnie nie stresował, nie pospieszał. Kochani, jeżeli jesteście z nami, to nie czekajcie, szybciutko się zgłoście i zabierzcie te pieniądze. Mam dla was 50 zł. Kto tu wpadnie? 50 sekund? ¿45 sekund? No, kochani, wszystkie telewizory są wyłączone, więc tutaj mam nadzieję, że jednak wasze są włączone. 30 sekund. Kto ogląda program? Kto jest przed telewizorem? Szybciutko wybieramy numer. Jeżeli jesteście przed telewizorem, chcecie wygrać, ja wiem, że zaraz pewnie wychodzicie albo gdzieś wyjeżdżacie. Jeszcze jest szansa. Może warto jeszcze przez chwilkę dosłownie z nami zostać, bo zaraz ta zagadka najpewniej z ekranu zniknie i po prostu zgłosić się po pieniądze. Mam dla was 50 zł i to są ostatnie sekundki. Uwaga!
odliczam czas do końca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I słyszę mojego zwycięzcę? No? Kochani, kto ogląda program? Szybciutko. Czy jest przed telewizorem jedna osoba? 704, 304, 304 i... Kochani, kto tu wpadnie? Kto jest przed telewizorem? Szybciutko wybieramy numer. Chcesz wygrać? 704, 304, 304 i... Jedna osoba? Czy jest ktoś przygotowany? No, z czym tu jest problem, kochani? Powiedzcie mi, na czym polega problem, to może jakoś poradzimy. Za dużo jest tych obrazków? Za zielono nam się zrobiło, ciężko jest znaleźć. Kochani, rozwiążmy tę zagadkę, bardzo was proszę. Ja wiem, że niewiele osób dzisiaj właśnie program ogląda i wcale wam się nie dziwię, bo pewnie gdybym była teraz w domku, miała cały dzień wolny, to też nie siedziałabym przed telewizorem, ale z drugiej strony to jest super szansa na wygraną właśnie dzisiaj, kiedy większość osób albo jeszcze jest w pracy, albo gdzieś wyjeżdża, właśnie może siedzi w samochodzie, czy jakoś inaczej czas spędza, przygotowuje się do wieczornych wyjść, albo już jest na jakimś spotkaniu, ty możesz wygrać. Właśnie teraz możesz zgłosić się po pieniądze, więc dzisiaj jest super okazja i na waszym miejscu na pewno bym tę okazję wykorzystała. Jutro będzie troszkę inaczej, bo jutro jest dzień wolny i mimo tego, że są walentynki, to podejrzewam, że więcej osób będzie przed telewizorami. Natomiast dzisiaj trzeba błyskawicznie się zgłosić po pieniądze. Jeżeli jesteś przed telewizorem i chcesz wygrać, to właśnie teraz najlepsza jest do tego możliwość, bo zagadka jeszcze nie najtrudniejsza. Mamy dzisiaj przygotowane trudniejsze zagadki, no i też niewiele osób program ogląda, więc może warto ten numer wybrać. Uwaga, 704, 304, 304. No i jestem bardzo ciekawa, czy ktoś wybrał. No? Kochani, to musi być już teraz. Kto tu wpadnie? Czy jest jedna osoba? Szybciutko, 50 zł mam dla jednej osoby. Czy jest ktoś przygotowany? Słuchajcie, ja mimo ogromnych chęci czekania dłużej, no to tak długo czekać nie mogę, bo słuchajcie, kolejne zagadki są przygotowane. Reżyser też się stresuje, znaczy mnie stresuje bardziej chyba niż się sam stresuje. Po prostu mówi mi, że musimy kończyć, kochani. 50 zł do zabrania, jeżeli jesteś przed telewizorem i chcesz te pieniądze wygrać, to ja na twoim miejscu na pewno szybciutko bym numer telefonu wybrała i po prostu bym się zgłosiła, bo możesz te pieniądze zabrać, ale najpierw mi musisz udzielić prawidłowej odpowiedzi, czyli podać współrzędną jednego obrazka, który rzeczywiście się różni, który jest inny. Kto pochwali się ze mną swoją wiedzą?
Czy jest jedna osoba? Szybciutko. Czy jest ktokolwiek przygotowany? Panie reżyserze, ja bardzo proszę jeszcze o sekundkę, bo widzisz sam, co się dzieje. Chyba naprawdę widzów nie ma z nami. Kochani, po raz ostatni wybieramy numer, bo to jest naprawdę ostateczne wybieranie numerów w sprawie tej zagadki. Reżyser chce ją ściągać z ekranu, bo mówi Monia. Może ta zagadka rzeczywiście jest za trudna dla widzów. Sprawdźmy w związku z tym. Kochani, wybierzcie razem ze mną. Jeżeli teraz nie usłyszę telefonu, to zmieniamy tę zagadkę na inną. Uwaga, 704... Komuś się udało. No proszę, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. 3D. 3D. No trafiła pani do mnie do studia w ostatniej chwilce i jest to prawidłowe rozwiązanie. No tak jak myślałam, że to jest taka zagadka, której pewnie większość osób nie było w stanie rozszyfrować. Ja wciąż nie wiem, pewnie różnica polegała jednak na tej górze, jakby, która na ekranie mogła być, chociaż reżyser mówi, że ten telewizor był wyłączony. Jej, panie reżyserze, no ja dzisiaj nie mam, kochani, oka do zagadek na pewno, a mam nadzieję, że jedna osoba ma i że zaraz kogoś z was będę miała przyjemność usłyszeć. Kolejne pieniądze do wygrania, kolejne 50 zł i znów 50 obrazków, czyli tak naprawdę za przeanalizowanie jednego obrazka macie złotówkę. Ale te żabki, no ja strasznie nie lubię żabek. Dlaczego? Dlatego, że tutaj bardzo dużo się dzieje. Są oczka, jest buźka, jest tłów i takie rączki i nóżki, które no, może wyglądają dosyć sympatycznie, ale rzeczywiście wszystkie trzeba bardzo dokładnie porównać i odszukać tę jedną żabkę, która różni się od wszystkich innych. Może być tak, że spojrzysz na te obrazki i od razu te różnice zauważysz, ale może być tak, że będziesz porównywał każdy szczegół bardzo dokładnie i nie będziesz w stanie tej różnicy odszukać. Mam nadzieję, że pierwsza opcja będzie za chwilkę będzie prawidłowa i za chwilkę usłyszę mojego zwycięzcę. Ale znów muszę reżysera poprosić o czas na szukanie, bo widzowie tego czasu potrzebują i mam nadzieję, że tych żabek, tej zagadki nam nie ściągniesz z ekranu w ciągu 3 minut, tylko dasz widzom po prostu czas na zastanowienie się i znów będę miała możliwość wybrać z widzami numer. Dziękuję bardzo, reżyser zgodził się, mamy 3 minutki, czas na szukanie. Poszukajcie w związku z tym, a później, jeżeli już znajdziecie, szybciutko się do mnie zgłoście. Czas, start. No, jeżeli jest taka możliwość, to panie reżyserze, poprosiłabym może jeszcze, żeby na 2 minutki... O, super, troszkę reżyser nam powiększył te obrazki. Może teraz będzie troszkę łatwiej odszukać tę jedną żabkę różniącą się od pozostałych. 2 minutki 40 sekund. Thank you.
Kochani, szybciutko, czy usłyszę mojego zwycięzcę? Dla kogo 50 zł? Chcesz wygrać? Nie trać czasu, szybciutko wybierz numer, podaj mi prawidłowe rozwiązanie. No, reżyser niestety powiedział, że nasze żabki nie mogą być na ekranie w nieskończoność. No i już znikają nam powoli. Zobaczcie, już nam reżyser te żabki zmniejszył. I teraz jestem bardzo ciekawa, czy jest przed telewizorem jedna osoba, która jest w stanie zgłosić się po 50 zł? Czy ktokolwiek z was zauważył tę jedną żabkę, która rzeczywiście różni się od pozostałych? Czy jest jedna osoba? 704 304 304 to numer telefonu, który możecie wybrać, aby wygrać. No i z przyjemnością bym kogoś z was już usłyszała. Jeżeli jesteś przed telewizorem, znasz odpowiedź, to nie czekaj, tylko błyskawicznie wybierz numer 704 304 304. Jestem bardzo ciekawa, czy ten czas na myślenie wam pomógł i czy ktoś, kto oglądał program, znalazł ten jeden obrazek, na który cały czas czekam. No, kochani. $50 dla? Kto ogląda program? Słuchajcie, możecie sobie zrobić na przykład 50 zł i sprawić swojej ukochanej osobie jakiś prezent albo zrobić jakąś niespodziankę. Możecie razem gdzieś sobie pójść. No, dlaczego nie? Do kina. Panie reżyserze, ale kina to pewnie już nie mają wolnych miejsc na jutro. Tak myślę, tak. Kto się przyjrzał? Czy ktoś zauważył tę jedną żabkę? Słuchajcie, zagadka była powiększona. Mieliście okazję, żeby się przyjrzeć, żeby porównać wszystkie obrazki i aby znaleźć ten jeden, który rzeczywiście jest inny. Jeżeli ktoś z was znalazł, niech błyskawicznie wybierze numer, niech szybciutko się do mnie zgłosi po 50 zł. Niech zabierze te pieniądze, bo to są jego pieniądze. Kochani, szybciutko. 704, 304, 304. Kto tu wpadnie? Słuchajcie, już dłużej czekać nie mogę, także jeżeli jest jedna osoba, zapraszam. No, kto znalazł prawidłową odpowiedź? Kto ma prawidłowe rozwiązanie? Szybciutko. 704, 304, 304. Do kogo z was powędruje 50 zł za jeden obrazek, tak naprawdę tylko współrzędną obrazka? Jedna z tych żabek na pewno jest inna. Wasze zadanie to znalezienie tej jednej żabki. Kochani, kiedy zagadka była powiększona, ja szybciutko podpytałam do reżyserki i upewniłam się, który z obrazków się różni. Ja już wiem. Wiem, że ta różnica nie jest taka po prostu łatwa do znalezienia i że rzeczywiście dobrym pomysłem jest wziąć sobie dwa obrazki i dokładnie na nie patrzeć. Jeżeli dokładnie popatrzycie, to na pewno wypatrzycie. I mam nadzieję, że ktoś już to zrobił, że jest ktoś przygotowany, kto chciałby wygrać. Mam dla was 50 zł. Jestem bardzo ciekawa, kto już ma pomysł i kto do mnie do studia szybciutko wpadnie. Muszę wam powiedzieć, że odejście od telewizora raczej nie jest super pomysłem, bo tutaj jest tak dużo szczegółów i tak dużo się dzieje, że raczej trzeba do telewizora podejść i porównać wszystko bardzo, bardzo dokładnie. Masz już pomysł? Udało ci się? 704, 304, 304. Szybciutko. Jedna osoba ma szansę na 50 zł. Kto tę szansę wykorzysta? A, B, C, D lub E i od 1 do 10? Kto znalazł? Kochani, nie traćmy czasu. Słuchajcie, 5 chwilek dostaliśmy od reżysera i reżyser mówi, no jeżeli rzeczywiście nikt nie ma pomysłu, nikt do nas do studia nie trafi, to zmieniamy tę zagadkę. Sami wiecie, że reżyser w przypadku poprzedniej zagadki chciał zmienić ją na coś innego, więc teraz też obawiam się, że może być dokładnie taka sama sytuacja. Na waszym miejscu wykorzystałabym ten czas, który dostaliśmy od reżysera i szybciutko bym się zgłosiła. Zgłosiłabym się po 50 zł, bo myślę, że warto, bo rzeczywiście nie ma konkurencji. Ja nie mam szansy na te pieniądze, nie mam szansy pochwalić się, że wiem najlepiej, jak
jakie jest prawidłowe rozwiązanie, natomiast ktoś z Was ma. Jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, serdecznie zapraszam. Nie traćcie czasu, szybciutko się zgłoście i zabierzcie pieniądze. 704 304 304, teraz nie ma na co czekać, ja na Waszym miejscu szybciutko bym się zgłosiła, szczególnie, że mamy 5 ostatnich chwil. No i nie ukrywam, że już bym chciała jedną osobę usłyszeć. Jeżeli jesteś przed telewizorem i masz prawidłowe rozwiązanie, to szybciutko wybierz numer, szybciutko podaj mi współrzędne na tego jednego obrazka i lecimy dalej. Kolejne zagadki są przygotowane, zagadki za większe pieniądze, zagadki trudniejsze, więc bardzo bym chciała jedną osobę już usłyszeć. Kto wie, kto znalazł? Kochani, 5 chwilek, dokładnie tyle czasu macie. Kto te chwile wykorzysta najlepiej jak tylko można i szybciutko się do mnie zgłosi. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. No, kochani, 4 chwilki zostały. Kochani? Kto skojarzył? Kto lubi żabki? Komu te żabki szczęście przynoszą? 3 chwilki. No, kochani, które to współrzędne? Masz pomysł? Szybciutko wybierz numer, podaj mi prawidłowe rozwiązanie i zabierz 50 zł. Dostałam tutaj na ucho informację, że ta zagadka już kiedyś się pojawiła. To może jest osoba, która po prostu pamięta, gdzie była ukryta ta różnica. Nie jestem pewna, bo czasem reżyser nam zmienia te obrazki, ale mówi, że tutaj nie zmieniał, więc ktoś skojarzyć powinien. Kto skojarzył? Kochani, 704, 304, 304, jeżeli jesteś przed telewizorem i wpadłeś, czy wpadłaś na prawidłową odpowiedź, błyskawicznie się zgłoś, szybciutko wybierz numer i podaj mi prawidłowe rozwiązanie, jednocześnie zabierz pieniądze. Mam dla Ciebie 50 zł, ale to są ostatnie 3 chwilki, które nam daje reżyser. Ja na Waszym miejscu miałabym już ten numer dosłownie wybrany. No nie wiem, może warto strzelać, może coś Wam się wydaje, że jedna z tych żabek jakoś się różni. Ja akurat do żabek słabość mam, bo kiedyś nie jestem pewna, czy nie na walentynki, i od mojego pierwszego nazieczonego dostałam taką dużą żabę, która wciąż leży u moich rodziców na łóżku. No ale teraz moja córeczka dostała ode mnie taką mniejszą i też słabość ma, bo z żabą zasypiać bardzo chce. A może ktoś z Was też bardzo lubi żabki i lubi je na przykład porównywać. Tutaj jest ich bardzo dużo do porównania, więc macie wyzwanie. Jest szansa, aby za to wyzwanie jeszcze troszkę zarobić. 50 zł na pewno przed walentynkami się przyda, tylko jestem bardzo ciekawa, czy ktokolwiek w ogóle jest przed telewizorem i ogląda program, bo wiem, że dzisiaj taki dzień, że raczej niewiele osób chyba z nami jest, ale jeżeli jesteś, wykorzystaj to, że masz jeszcze 2 chwilki, no to aby udzielić mi prawidłowej odpowiedzi. Kto tu wpadnie? 704, 304, 304. Spróbuję. Jeden obrazek. Masz ten jeden obrazek? Kto znalazł? Kochani, kto ma pomysł? A, B, C, D lub E i od 1 do 10 wystarczy, że podasz współrzędne jednego obrazka, jeśli współrzędne będą się zgadzać. Rzeczywiście ten obrazek, tak jak Ci się wydaje, będzie się różnić od pozostałych, to szybciutko zabierzesz 50 zł, ale kochani, mamy ostatnie 2 chwilki, tego czasu dużo nam nie zostało, więc ja na Waszym miejscu naprawdę bym się już zgłaszała i nie wiem, co wydarzy się za
dwie chwile. To jest program na żywo i może wydarzyć się dokładnie wszystko. A reżyser może nam zabrać tę zagadkę z ekranu, może dać tam większe pieniądze, albo zabrać tę wygraną, albo pokazać coś zupełnie innego. Także no, ja na waszym miejscu na pewno bym teraz wybierała numer. Czy ktoś wybrał? No, czas nas goni. Musimy szybciutko tę zagadkę rozwiązać. Kto ogląda program? Kto jest już przygotowany? Kto wpadł na prawidłowe rozwiązanie? Czy jest taka osoba przed telewizorem? Jeden. Ostatni moment. To jest ostatni moment, żeby się zdecydować, żeby podjąć decyzję. Kończymy tę zagadkę. Szybciutko. No, ostatnia chwilka. Kochani, kto wpadł na prawidłowe rozwiązanie? Czy jest jedna przygotowana osoba, która chciałaby pochwalić się ze mną swoją wiedzą? No co tu dużo mówić, po prostu trzeba tę wiedzę mieć, trzeba zauważyć, trzeba mieć sprawne oko, ale też refleks, bo numer telefonu troszkę czasu się wybiera. Tutaj trzeba być najszybszym, możliwie szybko się zgłosić i zabrać pieniądze. Jestem bardzo ciekawa, czy jest jedna osoba, która zauważyła. Ja wiem, że tutaj tych obrazków jest bardzo dużo do porównania, dużo też się dzieje, dużo jest szczegółów. Te żabki nas troszkę rozpraszają, bo jesteśmy w takim klimacie leśnym, bym powiedziała troszkę. Ja poczułam się, jakbym była gdzieś nad jakimś jeziorem na Mazurach w tym momencie i na przykład łowiła sobie rybki z łódki. Taki plener kiedyś miałam możliwość widzieć. Kiedy nie mam mnie z wami, to czasem tak gdzieś sobie wyjeżdżam. No ale muszę wrócić do rzeczywistości, bo te obrazki widzę tylko na, te żabki dzisiaj widzę tylko na obrazku. No zawsze tak jest, panie reżyserze, że jak gdzieś wyjadę, to już ciężko wrócić. No, kto odszukał tę jedną żabkę? Kto znalazł prawidłowe rozwiązanie? Czy jest jedna osoba? 704 304 304 50 zł dla kogoś z was. Kto tu trafi? No? Kto znalazł? Szybciutko. Jedna osoba? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Masz ten jeden obrazek, kochani, na co czekacie? Na ekranie jest 0, a ja wciąż mam 50 zł. Jeszcze ta oferta jest aktualna. Jeszcze ktoś z was może błyskawicznie udzielić mi prawidłowej odpowiedzi. Kto tu wpadnie? No? Kochani? No, szybciutko. Kto znalazł? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Wystarczy, że podasz mi jedną literkę i jedną cyfrę. Jeśli te współrzędne będą prawidłowe, to szybciutko oddam ci 50 zł. Kochani, kto tu wpadnie? Naprawdę nie mamy bardzo dużo czasu, więc ja już bym chciała mojego zwycięzcę usłyszeć. Kto znalazł? No? No i nie wiem, w czym jest problem, kochani.
Może to nie jest dzień na tego typu zagadki, może tych obrazków jest za dużo do porównania. Panie reżyserze, ładna pogoda dzisiaj, może ludzi nie ma w domu, a jeżeli ludzie są w domu, no to pewnie przygotowują się do jakiegoś wieczornego wyjścia. Może część osób na przykład jutro pracuje i dzisiaj sobie robi taki wieczór walentynkowy. No ale ja na waszym miejscu, kochani, w związku z tym, że dziś jest piątek 13, jeszcze tak jakoś wyszło, że na czarno jestem ubrana i z tego domu bym w ogóle nie wychodziła. Szczególnie, że w piątek 13 to raczej ja farta nie mam, niestety. No, jak widać, panie reżyserze. No, kto znalazł ten obrazek? Czy jest jedna osoba? Czy wy też nie macie farta do tej zagadki? Dzisiaj w ogóle nie chcecie brać za rozwiązywanie zagadek. A może słuchajcie, ktoś sobie dzisiaj zrobił dzień wolny, bo wziął sobie do serca ten piątek 13 i po prostu chce zarobić tak czy tak pieniądze. Jest do zarobienia 50 zł w tej chwili. W takim razie po raz ostatni z takimi osobami wybieram numer. Ja wam daję jeszcze szansę, mimo tego, że ten dzień powinien być nieszczęśliwy, to szczęście mam nadzieję wam dopiszę. Jeżeli razem ze mną teraz wybierzecie 704, 304, 304. Kto tu wpadnie? Szybciutko. Czy jest jedna osoba przed telewizorem? Kochani, może warto wybrać numer. Kto tutaj szybciutko wpadnie? 704, 304, 304. No, jedna osoba? Oj, kochani. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, C4. Poproszę o odpowiedź. Jeszcze raz. C4. C4, sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. Tutaj reżyser trzymał mnie w niepewności do końca, ale oczywiście tak o to chodziło. Różnica polegała na tych nóżkach, one były zamienione. No i bardzo się cieszę, że pani tę różnicę zauważyła. C4 oczywiście za tę odpowiedź zdobywa pani 50 zł i proszę zostać z nami, bo dzisiaj widzę, że jest naprawdę problem z widzami. Ja pani z przyjemnością dam kolejne pieniądze i zobaczmy za kolejne pieniądze, za co te kolejne pieniądze będę mogła zapłacić. Reżyser mówi, zwierzątka wam się nie podobają, nie idą najlepiej, w związku z tym spróbujemy czegoś innego. No i dostaliśmy zamiast żabek kwiatuszki, drogie panie, tak w prezencie chyba, na walentynki. Reżyser chyba delikatnie starał nam się dać do zrozumienia, że te żabki to powinnyśmy bardzo dokładnie porównywać i może walentynkowo całować. Cieszę się, że pani rozwiązała tę zagadkę i że teraz możemy grać kwiatki, bo może teraz będzie troszkę, chciałam powiedzieć, łatwiej, ale skoro widzę stówkę, to chyba trudniej, panie reżyserze. No nie wiem, nie wiem, kto te kwiatuszki możliwie szybko porówna, bo tutaj chyba jest rzeczywiście dużo tych szczegółów. Tamte nóżki jeszcze były do znalezienia. Teraz tak patrzę na te obrazki tak ogólnie i wydaje mi się, że wszystkie są identyczne. Oj. Na czym może ta różnica polegać? A dokładnie, który z tych obrazków się różni? Pięć czerwonych płatków, żółty środek, tło, które jest raczej błękitne i chyba na wszystkich obrazkach takie samo, z tego co widzę. No wszystko tutaj wygląda tak samo, panie reżyserze. Są jeszcze łodyżka oczywiście, dwa listeczki. No chyba wszystkie kwiatuszki mają. No jeszcze spokojnie postaram się wszystkie bardzo dokładnie porównać, ale no, wydaje mi się, że wszystkie naprawdę są takie same. No ale dobrze, skoro jest trudniej, panie reżyserze, i sam dałeś 100 zł, to ja cię poproszę
o większe pieniądze, no bo tylko 100 zł za rozwiązanie tej zagadki, na pewno tylko 100 zł mamy, bo ja tutaj widzę większe pieniądze, wiem, że za kolejną zagadkę chciałeś większe pieniądze zapłacić, ale może za tę zagadkę, nawet taką malutką nagrodę bonusową byśmy zapłacili. To jak? Możemy troszeczkę dołożyć? Przecież mamy budżet, mamy końcówkę tygodnia, mamy nadwyżki z całego tygodnia, więc spokojnie możemy zapłacić. A dlaczego nagroda zniknęła? Ja bym chciała za tę zagadkę mimo wszystko zapłacić. Dziękuję Ci bardzo. Widzę, że reżyser hojnie podszedł do naszych walentynek w tym roku. No i mówi, że możecie wygrać nawet 1000 zł. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja dla osób, które chciałyby zarobić więcej. Otóż macie stówkę gwarantowaną za rozwiązanie tej zagadki, czyli podanie mi współrzędnych tego jednego kwiatuszka, który rzeczywiście się różni, a później 900 zł w bonusie. Czytam Wam 5 bardzo prostych pytań, na które macie 30 sekund, aby mi odpowiedzieć. Jeżeli odpowiecie prawidłowo, to w sumie macie 1000. No, trzymam dzisiaj za Was kciuki. Myślę, że ktoś zadaniu sprostać powinien. Jestem bardzo ciekawa, ile osób przed telewizorem jest. Reżyser no dzisiaj troszkę uparł się na te zagadki obrazkowe, ale wiem z Waszych wiadomości, maili, które do mnie piszecie, że Wy bardzo lubicie takie obrazki, które są do porównywania, a jeżeli jest ich więcej, to jest też wyzwanie. Więc to wyzwanie dzisiaj można je podjąć, można znaleźć ten jeden obrazek, który się różni, a za ten obrazek, jeden obrazek możemy zapłacić Wam nawet 1000 zł. Co Wy na to, kochani? Szybciutko porównajcie wszystkie bardzo dokładnie, jeżeli już znajdziecie, to szybciutko wybierzcie numer i nie musicie mi mówić, na czym polega ta różnica, wystarczy, że podacie współrzędne jednego obrazka. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. No, jak Wam idzie? Tutaj tak naprawdę ta drobna różnica może być ukryta dokładnie wszędzie, także każdy kwiatek trzeba bardzo, bardzo dokładnie przeanalizować i gdzieś tam jest coś nie tak. Reżyser mówi, że ta różnica nie jest może tak prosta do znalezienia, bo ona nie do końca polega na tym, że na przykład coś jest, a czegoś nie ma, nie jest oczywista. Trzeba troszkę pokombinować. Kochani, ja zawsze podchodzę do tego typu zagadek, nawet jeżeli one są trudne. No może ta zagadka do najłatwiejszych nie należy, no ale wierzę w Was, wierzę, że sobie z nią poradzicie. Zazwyczaj podchodzę do nich w ten sposób, że zastanawiam się, co nasz grafik mógłby na tych obrazkach pozmieniać. Gdybyście Wy byli grafikiem, co Wy byście zmienili? Ciężko na to wpaść, naprawdę ciężko na to wpaść, panie reżyserze, bo sam widzisz, że wszystkie kwiatuszki wyglądają na identyczne. No ja bym chciała w sumie jutro dostać takich 50 kwiatuszków nawet zebranych. No gdyby była wiosna, to można by było je zebrać tak po prostu gdzieś z jakiegoś pola. Bardzo dziękuję, panie reżyserze, ale myślałam o takich żywych kwiatkach, a nie takich wirtualnych. Reżyser mówi, że gdybym była jutro, a nie byłaby Paulinka, to on nawet by mi w prezencie tę zagadkę pokazał na ekranie jeszcze raz. Nie do końca o to mi chodziło, ale kochani, trzymam za Was kciuki. Nie za to, że od kogoś z Was dostanę 50 takich pięknych, czerwonych kwiatuszków, ale za Waszą odpowiedź, za Waszą wygraną, no bo za 1000 zł to można już tych kwiatuszków troszkę kupić, prawda? Chyba tak najważniejsze to są zbierane samodzielnie. Najcenniejsze. Moja mama na przykład kiedyś mówiła, że bardziej ją rozczulało, kiedy ja wraz z siostrą wracałyśmy ze spaceru z makami zebranymi gdzieś przy torach, gdzieś chodziłyśmy, zbierałyśmy kwiatki, bardziej niż gdy od taty dostała bukiet róż. Także wiesz, no, wydaje mi się, że tak, że mają większą wartość.
Kochani, dla was mają szczególną, bo macie do wygrania nawet 1000 zł za rozwiązanie jednej zagadki. Wydaje mi się, że to bardzo fajne pieniądze, w związku z tym, że jutro walentynki reżyser daje szansę zarobienia większych pieniędzy i ja na waszym miejscu tę szansę bym wykorzystała. Tylko kto jest przed telewizorem, kto szybciutko się do mnie zgłosi i nawet 1000 zł zabierze. Panie reżyserze, jutro walentynki, a tych naszych bliskich jest wielu do obdarowania, bo oprócz ukochanej osoby to jeszcze jest właśnie tata, mama, jest rodzeństwo, są przyjaciele, no i chcielibyśmy wszystkich przyjaciół obdarować, więc no może reżyser by zapłacił troszkę więcej niż ten 1000 zł. Wiem, że za kolejną zagadkę chciałeś zapłacić więcej, ale może, no wiesz, też masz dużo przyjaciół, oni wszyscy by chcieli dostać takiego kwiatuszka, żeby kupić te kwiatuszki, a swoim najbliższym jeszcze jakiś upominek, no to troszkę pieniędzy by się przydała. Wiesz, dużo osób przed telewizorem nie ma, więc może te kilka osób, które program oglądają, będę mogła jakoś zachęcić do rozwiązania tej zagadki. Dziękuję bardzo. Kochani, reżyser się zgodził, macie do wygrania teraz 2000 zł, ktoś z was może o te pieniądze powalczyć, ale musi tę zagadkę rozwiązać. Jeżeli jesteś w stanie ją rozszyfrować, to szybciutko się do mnie zgłoś, A, B, C, D lub E i od 1 do 10. A może ci się coś wydaje? Słuchajcie, nie traćmy czasu. Im szybciej rozwiążecie tę zagadkę, tym szybciej przejdziemy do zagadki kolejnej i tym więcej pieniędzy w sumie będziecie mieli do wygrania, bo za kolejną zagadkę mogą być te same pieniądze, mogą być większe, podejrzewam, że będą większe. Także ja na waszym miejscu nie czekałabym wcale, tylko szybciutko bym znalazła telefon drugiej panie. Ja wiem, że to najłatwiejsze nie jest i szybciutko bym się zgłosiła po wygraną, do wygrania, nawet 2000 zł. 50 obrazków i tylko jeden jest inny. Zadanie nie jest łatwe, no ale nikt nie mówił, że za 2000 łatwe będzie. Spróbujcie. Szybciutko? Czy wy w ogóle próbujecie, czy jednak to jest za trudne dla was do rozwiązania? Słuchajcie, kochani, ja tak naprawdę potrzebuję usłyszeć jedną osobę. Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która jest przygotowana, to ja serdecznie zapraszam. Nie traćmy tego czasu, szybciutko się do mnie zgłoście i zabierzcie nawet 2000 zł. No ale cały czas się zastanawiam, jak wiele osób, panie reżyserze, program ogląda, jak wiele osób rzeczywiście ma możliwość wygrania tych pieniędzy. Może wcale tak łatwo nie jest. Wiem, że jakby było łatwo, to byś tyle nie płacił. Znam cię dość dobrze już. Przez te kilka lat zdążyłam się zorientować, że kiedy jest jak jest trudna zagadka, to czasem zgadzasz się, żeby zapłacić widzom więcej, no ale nie może to być nic łatwego. Mój telefon, panie reżyserze, czasem te numery sam kasuje. Także jeżeli komuś nie złożyłam życzeń urodzinowych, imieninowych, albo rocznicowych, albo ślubnych, albo z okazji narodzin dziecka, o czym raczej wiem, chyba, to przepraszam. Właśnie, panie reżyserze, najważniejszej rzeczy nie daliśmy widzom. Dajmy czas na szukanie. To jest bardzo dobry pomysł. Powiększmy to w ogóle. Możesz to troszeczkę jeszcze powiększyć, bo ja tutaj naprawdę nie jestem ważna, a nasze kwiatuszki no, troszkę czasu wymagają jednak, żeby odszukać ten jeden obrazek. Nie no, na chwilkę, powiększ mi to na chwilkę i na pewno zaraz naszego zwycięzcę usłyszymy. No
właśnie, chyba jestem uczulona na kwiatki. Musisz mi je zabrać. Nie, kochani, jest szansa. Reżyser powiedział, dobrze, Monia, ale tylko do godziny... Co już jest, 18? Do godziny 18 możemy dać czas na zastanowienie się, a która jest godzinka? No strasznie szybko, dzisiaj ten program jakoś błyskawicznie nam mija, kochani. Szybciutko rozwiążmy tę zagadkę, ogromna prośba, dobrze? Bo kolejne zagadki czekają, ja też nie mogę czekać w nieskończoność. Jest 17:56 i 40 sekund prawie i dokładnie tyle czasu mamy. Wiecie ile? Bo czekam do 18, więc no właśnie, chciałam, żebyś to jeszcze troszkę powiększył. Bardzo Ci dziękuję. Kochani, czas dla Was, ale czy Panie reżyserze, jak tak mało czasu mamy, możemy zaproponować większe pieniądze? No, myślałam o podwojeniu wygranej. Przesadzam? No ale przecież jutro walentynki. Spróbujemy? Super, bardzo dziękuję. Kochani, 4000 do wygrania. Kto z Was zgłosi się po nawet 4000, bo 4000 można zabrać, ale czasu naprawdę bardzo mało. Niecałe 3 minuty. Kochani, teraz szybciutko, jest już 18, jeszcze zagadka jest na ekranie, widzę też, jeszcze są 4000, ktoś z Was może tutaj szybciutko trafić, ale musicie szybciutko podjąć tę decyzję. Nie wiem, ile osób jest przed telewizorem, mam nadzieję, że jedna osoba program ogląda i chce wygrać. Niestety musimy tę zagadkę zmniejszyć, mam nadzieję, że reżyser mi tej zagadki tak szybko nie zabierze i że ktoś z Was błyskawicznie do mnie do studia trafi. Kochani, czasu bardzo mało, ale wierzę, że mojego zwycięzcę za chwilkę usłyszę. Kto tu wpadnie? 18:01, już minutka po 18, ale jeszcze czekam.
Kogo usłyszę? No, szybciutko. Kochani, kto jest przed telewizorem? Czekam na jedną osobę. Ja naprawdę tłumów nie potrzebuję. Wystarczy mi jedna przygotowana osoba, której mam nadzieję zaraz będę mogła zapłacić. Kto tu wpadnie? Siedemset cztery, trzysta cztery. Szybciutko. No, nawet 4000 złotych. Kto? Szybciutko. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Wystarczy literka, cyfra, a jeżeli współrzędne będą prawidłowe, to zapłacę ci nawet 4000 złotych. Dobra, to co? Wybierzemy razem numer? Kto jest przed telewizorem? Jedna osoba, wystarczy, że wybierze razem ze mną i mam nadzieję, że ją szybciutko tutaj usłyszę. Kochani, wybieramy. 704, 304, 304. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. I teraz? Słuchajcie, był czas na porównanie tych obrazków. Ja wiem, że chcielibyście mieć tego czasu więcej, tych obrazków jest aż 50, ale teraz jest czas na wybieranie numeru. My nie mamy nieskończenie wiele czasu, to jest program na żywo. Sami widzicie, że różne sytuacje mają miejsce i też różnie jest. Czasem nam zabiera zagadkę, czasem nawet przed upływem czasu ktoś do mnie do studia trafi. I tak też może być tym razem. Bardzo bym chciała jedną osobę usłyszeć. Jeżeli jest jedna przygotowana osoba, w tej chwili musi wybrać numer. No, kto tu wpadnie? Kochani, jedna osoba. Który kwiatek jest inny? Może ci się coś wydaje. Podaj mi tylko współrzędne. Ja nie będę wnikać, dlaczego ten, a nie inny. Nie będę wnikać, gdzie ta różnica występowała, w jaki sposób ją znalazłeś, czy znalazłaś. Po prostu błyskawicznie traf do mnie do studia, podaj mi współrzędne tego jednego obrazka i zabierz pieniądze. Dla kogo? 4000 złotych. No? Panie reżyserze, proszę, jeszcze nie kończmy tej zagadki. No słuchaj, daliśmy troszkę czasu, a teraz zmienisz zagadkę, zmienisz na jakąś inną. Zaczekaj, za chwilkę ją zmienimy. Wiem, że musimy kończyć, ale no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Słuchaj, dobra, zróbmy tak. Mamy 4000. Myślę, że wygrana jest okej. Okay. Drodzy Państwo, wam się podoba wygrana? No 4000 zł to naprawdę dużo pieniędzy i możecie sobie spokojnie fajne walentynki za 4000 zł spędzić. Możecie gdzieś sobie pojechać, spędzić, nie wiem, weekend za granicą nawet. Dobra, kochani, poproszę reżysera o 10 chwil w związku z tym, bo nie chcę tych 4000 wam zabierać. Reżyser mówi, że za kolejną zagadkę może zapłacić, ale no musimy teraz podjąć decyzję, czy zmieniamy, czy nie. Proszę cię o 10 chwil. Nie ściągaj mi tej zagadki, reżyser mówi, nie ma czasu, Monia, sama widzisz, zero mi się, samo nawet się pojawiło na ekranie. Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Widzę, że masz wielkie serce. I pewnie gdybym miała jutro program, to nawet bym dostała takich 50 kwiatuszków od ciebie. Ja to wiem, jesteś kochany. Dziękuję ci bardzo i dziękuję za 10 chwil. 4000 zł do zebrania, kochani, w dalszym ciągu przez kogoś z was. Mam dla was 4000, ale muszę kogoś z was usłyszeć. Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która chciałaby się pochwalić ze mną swoją wiedzą, ja serdecznie zapraszam. Nie traćcie czasu, błyskawicznie wybierzcie numer, podajcie mi odpowiedź i zabierzcie nawet 4000. Uwaga, 9 chwil. No, kto tu wpadnie? Czy jest jedna osoba, czy nikogo nie ma, czy nikt programu nie ogląda? Kochani, zapraszam. Wiem, że jutro walentynki, wiem, że spędzacie sobie pewnie 3 dni walentynkowo, albo wczoraj już zaczęliście świętować, kto wie, ale ja mam dla was teraz 4000. Wczoraj mnie nie było, jutro też mnie nie ma, więc dzisiaj musicie po te pieniądze się zgłosić. Jeżeli jest jedna osoba, 2, 3 przed telewizorem, to niech szybciutko wybiorą numer, niech się do mnie zgłoszą i niech te pieniądze zabiorą. 9 chwil. 8 chwil. Słuchajcie, szybkie chwilki, naprawdę tego czasu jest bardzo mało, więc ktoś z was musi szybciutko się zgłosić. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Może ci się wydaje, że jeden z tych kwiatuszków rzeczywiście jest inny. Kochani, emocje niesamowite, bo przed sekundką walczyliście o 25 czy 50 zł. Emocje były inne. Później reżyser mówi, dobra, stówka i udało nam się wynegocjować od reżysera nawet 4000 zł. I po te 4000 może ktoś się zgłosić, dlatego te emocje są coraz większe. Ja już nie mogę się doczekać, żeby kogoś z was usłyszeć, tylko kogo usłyszę, kto jest przed telewizorem. 7 chwil.
Czy jest jedna osoba? Kochani, 4000 zł. 7 chwil na rozwiązanie tej zagadki. A, B, C, D lub E i od 1 do 10 ja na twoim miejscu szybciutko bym ten numer wybrała i zgłosiłabym się, bo jest szansa na duże pieniądze, na dużą wygraną. I kto tu wpadnie? 704, 304, 304. 6 chwil. Kochani, szybciutko, zobaczcie, reżyser szybko liczy, wy też szybko musicie reagować, bo nie wiem, co będzie za chwilkę. Jeżeli chcesz wygrać, to błyskawicznie wybierz numer, podaj mi prawidłowe rozwiązanie i zabierz te pieniądze, zabierz nawet 4000 zł. Kto ma pomysł? Czy jest jedna osoba, która chciałaby te 4000 zabrać? No, szybciutko. Kochani, 6 chwil. Kto tu wpadnie? 4. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja już się zaczynam denerwować. Czy jest jedna osoba przed telewizorem, czy nikogo nie ma? Bo może ja bez sensu prosiłam o tych 10 chwil. Może wy nie jesteście w stanie w ogóle tej zagadki rozwiązać. Może wy nie wiecie, który z tych kwiatków się różni. Spieszymy się, dobrze? Ja mogę usłyszeć w każdej chwili mojego zwycięzcę, nawet teraz. Kto ogląda program? Kto wpadł na prawidłową odpowiedź? Czy jest jedna osoba? Kochani, 5 chwil. Słuchajcie, no połowa odliczania, jesteśmy na półmetku. Kto tu wpadnie? Szybciutko. 704, 304, 304 i... No? Kochani, czy ktokolwiek z was skojarzył, czy jest jedna osoba, która... znalazła ten kwiatek? Jeżeli wydaje wam się, że mamy bardzo dużo czasu, to muszę was rozczarować, kochani. Tego czasu jest bardzo, bardzo mało. To jest program na żywo. Mamy 4 chwilki dosłownie, aby ktoś z was mógł do mnie do studia trafić. Kto jest przed telewizorem? Kto chce wygrać? Czy jest jedna osoba? Kto jest przygotowany? W tej chwili musisz mieć odpowiedź. Jeżeli nie masz tej odpowiedzi, to... zostaw tę zagadkę. Słuchajcie, za chwilkę będzie kolejna szansa na wygraną. Raczej w 4 chwilki nie znajdziesz tego obrazka. No chyba, że chcesz strzelać, no to przez 4 chwile zdążysz wybrać numer. W każdym razie muszę mojego zwycięzcę możliwie szybko usłyszeć. Kiedy usłyszę? 4 chwile. Czy jest jedna osoba? 704, 304, 304. Słuchajcie, tylko 3 chwilki nam zostało. Kto tu wpadnie? Czy jest jedna osoba? Słuchajcie, szybciutko musicie się zgłaszać, szybciutko musicie wybierać numer. Jeżeli jest jedna przygotowana osoba, zapraszam, nie czekajcie. Zgłoście się do mnie i zabierzcie nawet 4000 zł. Czy te pieniądze nie są fajne? Moim zdaniem są, no i fajnie by było je wygrać. Dobra, okej. Wiem, że chcecie więcej wygrać, bo są walentynki. Rozumiem, dorzucam w związku z tym na walentynki jeszcze więcej pieniędzy, jeszcze 2000. Reżyser się zgodził, jest nawet 6000 zł. Teraz już nie możecie narzekać, koniec tygodnia. Wywalczyłam 4, teraz powiedziałam walentynki, 6. Reżyser się zgodził, ale wątpię, żebym zapłacił więcej, bo za chwilę kolejna zagadka. Kochani, czas leci, zostało nam tylko 2 chwilki. Jeżeli chcesz wygrać, to ja na twoim miejscu szybciutko bym wybierała numer. Kochani, jeżeli jesteście jeszcze przed telewizorem, nie wiem ile osób jest, kilka osób dzisiaj już w programie wygrało. Wiecie, że można tutaj spokojnie trafić, spokojnie można o pieniądze powalczyć. I masz jeszcze 2 chwilki, żeby się zgłosić. Możesz spróbować. Dlaczego tego wyzwania nie podejmiesz? Podejmij. Nie wiem, ile razy zdążysz przez 2 chwile wybrać numer, ale myślę, że raz, może 2. To zależy, jak szybko to robisz. Jeżeli teraz wybierasz, to może nawet uda się 2 razy. Spróbujcie, kochani. 704, 304, 304. To jest numer, który należy wybierać z telefonów komórkowych bądź stacjonarnych. Najważniejsze, aby mieć tę odpowiedź. 2 chwile. Kto ogląda program, kochani? Mówię po raz ostatni. Który to obrazek? Kto wybierze numer? Kogo z was usłyszę? Ostatni moment. 1.
No, kto jest przed telewizorem? Czy jest jedna osoba? A, B, C, D lub E i od 1 do 10, jeżeli wiesz, który z tych obrazków się różni. Masz ten jeden obrazek, to musisz podzielić się ze mną swoją wiedzą. Musisz mi szybciutko podać odpowiedź. Jeżeli skojarzyłeś czy skojarzyłaś, nie trać czasu, błyskawicznie wybierz numer i podaj mi prawidłowe rozwiązanie. Zabierz nawet 6000 zł. Jeszcze czekam, jeszcze momencik. Wybieracie? No, kto wybiera? Kochani, czy jest jedna osoba, która chciałaby wygrać? Mam dla takiej osoby nawet 6000 zł i z przyjemnością te pieniądze komuś z was przekażę, ale bardzo bym chciała kogoś z was już usłyszeć. Czy jest jedna osoba? Szybciutko! Uwaga, zero? Teraz? No? No kto? Kto skojarzył? No, kochani, ja czekam tylko na dźwięk telefonu, ale tutaj reżyser się niecierpliwi. Nie wiem, co będzie z tą zagadką. Albo kogoś z was usłyszę, no albo chyba zmieni zagadkę na inną, także szybko wybierajcie numer. Czy jest w ogóle ktoś przed telewizorem? Ja czekam na jedną osobę, ja naprawdę tłumów nie potrzebuję. Czy naprawdę nie ma przed telewizorem ani jednej osoby, która by nie znalazła tego obrazka, która by znalazła ten obrazek? Jedna osoba. Słuchajcie, zaraz mi zdejmie reżyser tę zagadkę z ekranu. Ja chcę dla was jak najlepiej, więc bardzo was proszę, żeby jedna osoba się do mnie zgłosiła. Po prostu wybierz numer, zgłoś się i zabierz te pieniądze. No? Kto tu wpadnie? Panie reżyserze, no. Dobra, jak mam reżysera przekonać, żebyśmy... Co, mam kończyć już naprawdę?
słuchajcie, reżyser powiedział, tak Monia, kończymy, nie ma wyjścia, musimy szybciutko tę zagadkę rozwiązać. Dostałam... Aha, no to już wiem, dlaczego mam szybko kończyć. Kochani, kończymy program, nie tylko tę zagadkę, no to tutaj reżyser chyba jest usprawiedliwiony, jak sądzicie. Ale ja nie odpuszczę, jeżeli nikt z was do mnie do studia nie wpadnie, to ja nie podam prawidłowej odpowiedzi. Trudno. Kochani, macie możliwość zabrania nawet 6 tysięcy złotych, tylko kto jest przed telewizorem. Czy jest jedna osoba, która znalazła ten jeden kwiatuszek A, B, C, D lub E i od 1 do 10 jest 50 obrazków, 49 identycznych kwiatków i tylko jeden jest inny. Kto mi powie, który? Jeżeli masz pomysł, nie trać czasu, szybciutko wybierz numer. Dorzucamy resztę naszego budżetu na dzisiaj, skoro jest koniec programu. Ja poproszę o jeszcze 2000 zł, co w sumie da 8 tysięcy, kochani. Więcej budżetu nie mamy, więc nie możemy wam zaproponować większej wygranej, ale 8 tysięcy. Mam nadzieję, że was usatysfakcjonuje. No i że jedna osoba w związku z tym do mnie do studia szybciutko wpadnie. Czy jest jedna osoba, która chciałaby wygrać? Mam dla takiej osoby nawet 8 tysięcy złotych. Kto powalczy? Kto spróbuje? Ja już się przygotuję. Tutaj reżyser mówi, żebym zerknęła, co on tutaj schował. Inne niż ostatnio, panie reżyserze. Ale proste. No dobrze. Ile czasu do końca? Powiedz mi ile czasu, no bo ja też jestem zdenerwowana i nie wiem, co mam widzom mówić, więc podaj mi lepiej czas, tak żeby widzowie też wiedzieli, ile czasu dokładnie mają. Minuta 50 sekund, kochani. No sami widzicie, że tego czasu nie mamy bardzo dużo, to jest program na żywo i za chwilkę się będę musiała z wami pożegnać. Jutro spotkacie się z Paulinką, także no, trzymam kciuki za wasze wysokie wygrane i życzę wam wesołych walentynek, pełnych miłości, ciepła, czułości i spełnienia marzeń. Może niech wszyscy sobie te marzenia takie mniejsze chociaż spełnią i dzień będzie na pewno cudowny. Minutka i no 20 kilka sekund, tyle czasu nam zostało. Sami widzicie, że tego czasu nie mamy bardzo, bardzo dużo, a do wygrania wciąż nawet 8 tysięcy złotych. 50 obrazków, jeden obrazek jest inny, 49 jest identycznych, ale wasze zadanie to nie wymienianie mi wszystkich, które są takie same, tylko podanie współrzędnej jednego obrazka, który się różni. Tylko współrzędne, ale kochani, to musi być teraz, bo ja muszę zaraz znikać, zaraz zniknie zagadka, znikną pieniądze, zniknę ja, a wtedy już pieniędzy nie będzie, na pewno, nie będzie szansy, żeby je wygrać. Jeżeli chcesz wygrać, to szybciutko się zgłoś. Kto tu wpadnie? No, czy jest jedna osoba, która chciałaby wygrać nawet 8 tysięcy? Kochani, ja jestem przygotowana, czekam tylko na dźwięk telefonu. Teraz 20 kilka sekund wybieracie numer, na co czekacie, kochani? No jest nawet 8 tysięcy złotych. 15 sekund do końca, kto jest przed telewizorem? Uwaga, odliczam czas do końca i muszę kogoś z was usłyszeć. 5, 4, 3, 2, 1 i teraz. No, kto jest przed telewizorem, kto ogląda program? Chcesz wygrać? Szybciutko się zgłaszaj. Kochani, teraz. Nawet 8 tysięcy złotych dla... Ajajajajaj. Ajajajajaj. Dla kogo? Kto ogląda program? Kto skojarzył? Teraz?
kochani, kogo z was usłyszę? Gdzie jest mój zwycięzca? Czy jest jedna osoba dzisiaj przed telewizorem, która znalazła ten jeden kwiatek? Nie mamy czasu, ja muszę usłyszeć odpowiedź. Jedna osoba? Kto tu wpadnie? Masz pomysł? Szybciutko wybierz numer, kochani, kto jest przed telewizorem. Jedna, dwie, może trzy osoby, może nikogo nie ma. Słuchajcie, jeżeli nikogo nie ma, no to strasznie mi przykro, ale jest szansa jeszcze na 8000 zł. I ja nie chcę, żeby ta szansa przepadła. Jeżeli masz prawidłową odpowiedź, to dopóki jestem tutaj, dopóki widzisz kwiatki i pieniądze, wybieraj numer. Nie no, wydaje mi się, że naprawdę nie ma widzów przed telewizorem. Strasznie mi przykro kończyć program bez zwycięzcy, ale chyba dzisiaj tak będziemy musieli właśnie zrobić, panie reżyserze. No nie ma wyjścia. No, kto wpadł na prawidłowe rozwiązanie tej zagadki? Czy jest jedna przygotowana osoba przed telewizorem? A, B, C, D lub E od 1 do 10. Szybciutko. Słuchajcie, albo teraz, albo muszę się z wami żegnać. Chciałam dzisiaj rozdać duże pieniądze, ale widzowie nie chcą ze mną współpracować i... Dobra, zaczekaj. Do ostatniej sekundki, dobrze? Może jeszcze komuś się udaje. Trzymam kciuki za was, kochani. Cały czas trzymam, przedłużam jak tylko mogę. Wiem, że już musimy kończyć. Wiem, ale daj mi jeszcze sekundkę, daj mi jeszcze moment, dobrze? Zaraz na pewno kogoś usłyszę. Dobra, okej, nie możesz dać mi minuty. Okej, proszę cię, tylko 3 chwile, ja sama odliczę 3 chwile ode mnie. I o nic więcej już nie proszę. Kochani, 3. Kto tu wpadnie? Dwa. Jedna osoba. No, jedna przygotowana osoba i mam nadzieję 8000 będę mogła oddać. Tylko komu? Ostatni moment. No, kochani, pospieszcie się, naprawdę nie mamy czasu. 8000 zł mam do oddania i naprawdę nie ma ani jednej osoby, która chciałaby się zgłosić po te pieniądze, która chciałaby ze mną przez chwilkę, dosłownie chwilkę porozmawiać, podać mi współrzędne i odpowiedzieć na kilka pytań, prostych pytań, kochani. Słuchajcie, jutro walentynki, na pewno te pieniądze się przydadzą. Aż mi brzuch zaczął boleć z tego stresu. No nie wiem, czy nikt naprawdę nie chce wygrać, kochani. Teraz. Kto? Kto tu wpadnie?
reżyserze, to znam cię i ja nie wiem. No, po prostu myślałam, że widzowie będą się zgłaszać. No ale piątek 13, no chyba dzisiaj widzowie... No widzisz, no. W sumie dzwoniłam dzisiaj do mojej przyjaciółki i mówiłam... Dawaj, lecimy do kina. Ona, nie, co ty, Monia, piątek 13, ja nie wychodzę z domu. Może wy, kochani, w ogóle nic dzisiaj nie robicie. Nawet nie macie telefonu, telewizorów włączonych. A co dopiero mówić o wybieraniu numeru? To zwiąże się z jakąś czynnością, a że piątek 13 to pewnie... No nie wiem, ale kochani, czy naprawdę może się coś stać, kiedy będziecie wybierać numer telefonu do studia, żeby zgłosić się po nawet 8 tysięcy? Zróbcie na przekór temu losowi, który no nie musi być przecież nieszczęśliwy. Może będzie to wasz szczęśliwy dzień, a może komuś 13 przynosi szczęście. Słuchajcie, po raz ostatni wybieramy numer. Może ta 13 będzie szczęśliwa, ja was więcej nie nękam. Nie miałam tego wcale, nie chciałam was nękać, więc po prostu zapraszam. Może ktoś z was wygra 8 tysięcy złotych. Tylko wybierz numer. Jedna osoba. No sam widzisz, no ja naprawdę muszę się, kochani, już z wami żegnać. Naprawdę, w tym momencie muszę albo kogoś z was usłyszeć, albo kończę program. Czy jest w ogóle ktokolwiek? Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. D jak Doroka 7. D7, tak jest! Bardzo pani gratuluję, ma pani już stówkę. Teraz szybciutko lecimy do naszych pytanek. Jest szansa na 8 tysięcy, 30 sekund, 5 pytań. I uwaga, czytam pierwsze. Gdzie odbyły się Mistrzostwa Europy w piłkę nożną w roku 2012? No matko, nie wiem. Wie pani? Gdzie? W Polsce. Jeszcze raz? W Polsce? Tak. Jaki ustrój polityczny panuje w Grecji? Monarchia. No, w Grecji demokracja, więc no nie mogę pani jakby uznać tego pytania, odpowiedzi. No ale może jutro się uda. Spotkacie się z Paulinką. Życzę powodzenia i wesołych walentynek, kochani. Do zobaczenia.